Witamy w części magazynu poświęconej lidze C2. Przed nami zestaw par, Zip Squad Skavmar, Budrol R22, opadkowianka Bez9 Salvator, Novizon Exclusive Brygada Kryzys, motor Kraków Electrics, UBS Isis, Płaszów nie ma lipy. Panowie, ten mecz wtorkowy, Novizon Exclusive Brygada Kryzys, no dostarczył nam naprawdę mnóstwo emocji. To było jedyne spotkanie w lidze C2, które było o coś. Które toczyło się w taki dosyć właśnie emocjonujący sposób, bo w pozostałych meczach no to jedna drużyna z reguły pewnie wygrywała. No, faworyci wygrywali. Natomiast tutaj było inaczej, bo Novizion, no stawką było trzecie miejsce. Tak, Novizion co prawda prowadziło praktycznie przez większość meczu. Natomiast Brygada co chwilę ten wynik goniła, doprowadziła do remisu i w końcu na kilka minut przed końcem meczu wyszła na prowadzenie jednobramkowe i wydawało się, że właśnie rzutem na taśmę zdobędą ten brązowy medal, bo przypomnijmy, że między tymi drużynami były 3 punkty różnicy. Remis nie dawał. Premiował Novizion. Novizion tylko, a Brygada nie dawał. Brygada musiała ten mecz wygrać, więc na 5 czy tam 4 minuty przed końcem dopięła swego, wyszła na prowadzenie. Natomiast ostatnia akcja meczu. No coś niesamowitego. No. Tak, rzut wolny, gdzieś tam zamieszanie, dobitka. No i remis 7-7. Taki zwycięski czyli, remis. Czyli drugi remis już Novizion w tych rozmiarach, bo wcześniej z nim mali na początku sezonu. Remis też jeszcze z Płaszowem też. Tak, więc tam te drużyny prezentowały bijące się o medale bardzo wyrównany poziom, bo i Płaszów zremisował z Brygadą, Brygada z Novizion, także tych remisów trochę było. No, bramkarz Brygady po tym, co się stało, no nie mógł wierzyć w to. No, to jest no, ale dlatego kochamy piłkę. Tak, zawsze jest, kochamy zawsze piłkę, jest no. Tak, że są wygrani i ktoś musi przegrać, tak, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. No więc tym razem padło na Brygadę Kryzys. Jak na debiutanta, to myślę, że i tak stosunkowo niezły sezon. Natomiast to oczywiście dla nich nie jest pewnie żadne pocieszenie. Natomiast z perspektywy na Vision, to jest ta ostatnia sytuacja. Myślę, że to jest taki gol, który będą sobie długo wspominać gdzieś przy jakiejś okazji. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ta piłka po strzale trafiła w zawodnika Novizion i to właściwie ona zmierzała do bramki, a zawodnik Novizion ją z tej bramki wybił, tak wystawiając do zagrania głową swoim koledze, więc podwójny przypadek w tej sytuacji, że nie dość, że już była szansa na gola, a dopiero nie, to też niesamowita sytuacja, bo Novizion mógł sobie wcześniej zapewnić dużo to trzecie miejsce, zwlekał tak do ostatniego meczu i tak naprawdę w ostatnich sekundach. No tak, to historia ich nie pokarała, tak? Bo tak się jak to w profilu facebookowym naszym ktoś, chyba bramkarz napisał, że anioły czuwały, tak, anioł czuwał, no bo anioł przyczynił się do tego, miejscu najlepszym na placu, najskuteczniejszym graczem, no i on też tą zwycięską, to znaczy dającą remis bramkę zdobył. Ale w końcowym rozrachunku tak, natomiast no, dziwny, sam mecz taki był trochę dziwny, no bo Novizion przez większość czasu prowadziło, czy tam miał tą przewagę, jakby inicjatywę i to Brygada goniła wynik, no, i gdy wydawało się, że już przegoniła, no to dostała taki cios, po którym podnieść się pewnie jest trudno. No ale nie zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. Tak, no tutaj mówię o przyszłym sezonie. Zobaczymy, czy to jakiś ślad z większą koncentracją pozostaje. Novizion grać, jeśli chce grać o najwyższe cel. Zobaczmy na wyniki, jakie padły. Zip Squad Skavmar 2-7, Budrol R22 14-4, opadkowianka Bez9 Salvator 6-2, Novizion Exclusive Brygada Kryzys 7-7, Motul Kraków Electrics 4-8, UBS Isis 3-8, Płaszów nie ma lipy 2-7. Tytuł mistrza zapomniał sobie już dużo wcześniej. Electrics 39 punktów. Najwięcej ze wszystkich mistrzów właśnie ma mistrz Ligi C2. Na drugim miejscu nie ma lipy 34 punkty i na trzecim Novizion Exclusive 27 punktów. A na ostatnich miejscach Zip Squad, Bez9 Salvator oraz UBS. Klasyfikacja najlepszych strzelców. Tomasz Rajs z Budrolu 42 bramki, to jest król strzelców Ligi C2. Na drugim miejscu Piotr Miłek Isis 33 bramki, a na trzecim Marcin Siatka Płaszów 32 bramki. No i stopletka z Ligi C2. No w tym tygodniu to bramkarz Arkadiusz Hajduk jest bohaterem, najlepszy bramkarz Ligi C2. W spotkaniu z Niemalipy grał w polu, wszedł na najpierw zaczął na bramce, potem poszedł grać w pole. Modny ten zabieg w ostatnich tygodniach futbolowej z Ligi. Tak, zwłaszcza wśród tych zespołów, które tak naprawdę już miały, no nie grały o nic. No tak, rzeczywiście było tak w rezerwach, było w kanonierach wcześniej, także rzeczywiście dają też pograć bramkarzom. Tak. No i myślę, że słusznie
Chodzi o to, żeby się bawić, no bramkarz też. Tym bardziej, że chłodno było, to trzeba się było trochę poruszać. Dokładnie. Dziękuję serdecznie. To wszystko z Ligi C2. Przed nami czas na Ligę C3.